Witam Was serdecznie na moim kanale, dzisiejszym filmiku. Dziś tematem dzisiejszego filmiku będzie w sumie czosnek. Uwielbiam czosnek, więc jeszcze raz na szybko pokażę, jak robię moją zupkę. Tu jest czosnek i będzie zupka robiona, a ponadto mam tu olej własnej produkcji, który zrobiłem jakiś czas temu. Zaraz go otworzę. Ten olej będzie podawany na karmę. Zapachu nie da się oddać, pachnie super. Smakuje też bardzo dobrze, bo sobie go skosztowałem. Taki łagodny posmaczek. Jest to olej czosnkowy zrobiony przeze mnie, własna produkcja. Oliwa z oliwek. Oliwa z oliwek, co tu jeszcze dałem? Dwa rodzaje. Zalałem czosnkiem, no stoi to długi czas i będzie wykorzystywany na karmie. Jeśli chodzi o zupę czosnkową, to do garca wrzucam czosnek. Kilka czosnków gniotę, żeby była szybciej. I podaję gołębiom, a ona stopniowo, że tak powiem, nabiera aromatu. Jeden dzień to stoi, to pierwszego dnia jest lekki aromat. Potem dopiero po kilku dniach zaczyna nabierać tego aromatu większego i podaje cały czas gołębiom. Także czosnki do wiadra, w całości je, potem je rozłupię. W sumie nawet nie przeszkadza, żeby były całe. Po jakimś czasie, jak to wymieniam, o tu jest końcówka, akurat czosnek do pojników poszedł, a tu mamy imbir. Jeśli chodzi o imbir, to jak on poleży długi czas, to robi się o taki mięciutki, a ja wrzucam świeże korzonki i świeży, twardy, potem on naturalnie, że tak powiem, się rozmiękcza. Ładnie pachnie, tak słodkawo. A wrzucam takie świeże korzonki. No i to zalewam wodą. Czekam 24 godziny i zaczynam podawać gołębiom. Ponownie zalewam i w ten sposób wygląda przygotowanie wody. A dziś do wody, ponieważ zupka jeszcze nie jest przygotowana, daję zakwaszacz. Czasami do zupy też daję zakwaszacz, ale jak daję zupę, to już zakwaszacza nie daję, a w tym okresie, co nie daję zupy, to daję zakwaszacz. Więc dziś idę szybko popoić gołębie. Wiadomo, jeszcze mamy zimę, woda marznie, więc pojniki marzną, więc przejdę się po gołąbkach, żeby je po prostu napoić. Woda z zakwaszaczem, 5 ml na litr wody, ale ja daję znacznie mniej, bo dałem na 7 litrów wody 20 ml, czyli w sumie powinienem dać 35 ml. Ja daję gdzieś tak połowę dawki, nawet nie całe 20 tam tego było. Także ja daję połowę dawki i przy mojej wodzie to wystarcza, więc warto sobie zbadać pH, bo się okazuje, że mniejsze dawki też wystarczają, więc jest to diabelnie wydajny produkt. A do wody dodałem jeszcze Aqua Amino. Jak daję zupę czosnkową, to raczej dodatkowych witamin nie daję. A jak nie daję, no to jeszcze lubię coś dodać. Więc Aqua Amino też poszło do wody. Też daję połowę dawki, żeby było, ale podaję. Także Aqua Amino akurat też, nie Aqua Amino, tylko Aqua Vit. Witaminy z firmy TJW. Aqua Amino to jest preparat drożdżowy, takie płynne drożdże. Super sprawa, ale to daje na karmę. Chociaż nie dzisiaj, bo dzisiaj pójdzie na karmę olej czosnkowy. Także tak jak wspomniałem, mój olej czosnkowy z czosnków. Można by nawet chyba zjeść te czosnki, na pewno. Polewam karmę. Wow, chyba troszkę za dużo mi się dało. Słoik jest niezbyt wygodnym narzędziem do podawania, więc muszę sobie to na dwa wiaderka rozmieszać, więc pozwolicie, że sobie to rozmieszam. Jak będę miał rozmieszane, to pokażę dalej. Zapach naturalnego czosnku jest przewspaniały. Naprawdę przepięknie to pachnie. Musiałem sobie dwa dodatkowe wiaderka użyć, bo nalało mi się tego więcej. I teraz zostanie to posypane Proimmuno. Proimmuno to są dobre kultury bakterii
i zostanie do tego dodana odrobina także mieszanki ziołowej. Także zaraz to tu wszystko rozmieszam. Także pro immuno, ja tego w miarę daję na oko. W ten sposób. Nie wiem, łyżka. Łyżka tu można dać dwie. Do końca nie przywiązuję tak mocnej warki do tych proporcji. Odrobinę daję. To jest na tutaj powiedzmy 6 kg karmy. Już w większości. Ile się tego daje? Według przepisu 10 gram na kilogram karmy. Więc ja chyba w sumie daję mniej. Ale żeby fajnie się rozmieszało. Do tego mieszanka ziołowa i rączka w ruch. Trzeba rozmieszać. No i taką gotową mieszanką idziemy karmić gołębie. Zabieram wodę, karmę i do gołąbków. Rano jak udałem się do pracy, to było zielono. W ciągu dnia przyszła taka zawierucha, zresztą głosili w całej Polsce zamiecie i zawieje, że w parę minut napadało małą tam 3-4 cm warstwę śniegu, a dosłownie 3-4 minuty świata nie było widać. Tak zaczęło padać. Tu córce przyszedłem też mewki odkarmić, też to dostają. Że się okazuje, że ma mewki. I żyją. Ciekawe, czy na tych mrozach to przeżyje. Same się nagoniły. Także tu widać meweczki od córki. Jak wcinają, też dostają tę wodę, żeby przejść z wodą. Niech trochę się podjedzą, żeby mieć dobrą, żeby karma była dobra dla tych młodziaków. Bo przykro by mi było, gdyby te meweczki córce padły. Także godziny, kiedy jest widno, wykorzystuję też na pokarmienie tych gołąbków, bo tu nie ma światła, a ja idę dalej. No i tutaj wodę podaję, żeby się napiły. Z karmą nie ma problemu, bo karmę w sumie mają cały czas dostępną, ale chodzi głównie o wodę, choć odrobinę karmy do karmnika im podam. Zapach tej karmy jednak jest super. Idą jeść. Tu są samczyki. To są z wiosny 2021. Samczyków mam trochę więcej. No, a koledzy u mnie akurat samiczki zamawiają. Nie wiem, co te bezrobotne samce będą robiły. Ale dostają tu wszystko, żeby być zdrowe. O, jak ładnie jedzą. Tutaj też dam. Tu są samce. Wszystkie moje stare samce. Tutaj sobie siedzą. Już się ciemno robi. A chcę zdążyć dać wodę, zanim się ściemni, żeby się napiły. A tu przebywają samiczki. Też zaraz im wodę podamy. I niech się napiją, pojedzą. Także parę minut i towarzystwo odkarmione. Tak tutaj. Tu jest, nie widać, nie ma światła. Już się ciemno robi, o. Niebieska. Pstra. Chyba pstra w ogóle jest jedna. Jest jeszcze jakaś niebieska pstra. No tu w sumie jest też nakrapiana jednolotko pstrę. I z pstrymi to już pstryk za dużo, już więcej nie ma. O i tu kolejny przedział. Samce się dobijają, żeby się napić. A tu jedzą. Akurat odpieka tu nad nimi nie zajmuje dużo czasu. Przygotowanie karmy plus nasypanie 10-15 minut. No i gołąbki są
pokarmione, napojone. Pojnik zabiorę, bo już mi się znudziło odkuwanie, także stawiam. Muszą przyjść, napić się. Te, które chcą pić, nie napije się dzisiaj, będzie pił jutro. Ale nic się z gołąbkami złego nie dzieje, także taki system im służy. A są tu nawet dziadki z 10 roku, czyli mają 12 lat. I tak samo tu przebywają na wolierce osiatkowanej. I niektóre tam z wiaderka korzystają do jedzenia. Dzisiaj dostaję do karmnika, ale stały dostęp do karmy. O, jeden tam się posila, kolejny tam idzie, więc jakby mają stały dostęp do karmy. Jeśli chodzi, ciemno jest, bo i nie dam rady pokazać, jak wyglądają, ale fizycznie nic im nie brakuje. Tu idą się napić, już pół pojnika wypiły. Także pojedzą, popiją. Właściwie ja już mógłbym sobie iść i robić kolejne moje obowiązki. Ale tutaj miło na nie popatrzeć. Wszystko wygląda zdrowo. Także dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Odcinek życia codziennego. Dziś pod znakiem czosnku. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dobry lot.